Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Udowodnij, że dla dowolnych liczb rzeczywistych x i y prawdziwa jest nierówność 3x kwadrat plus 5y kwadrat minus 4xy większe równe od zera. W tym zadaniu musimy dostrzec następujące rozbicie. Rozbijamy sobie to wyrażenie w następujący sposób. 3x kwadrat rozbijamy na 2x kwadrat plus x kwadrat minus 4xy wrzucamy do środka. Dodać 5y kwadrat rozbijamy na 4y kwadrat plus y kwadrat i to ma być większe równe od zera. I teraz po co to zrobiliśmy? Ano zrobiliśmy to po to, żeby w środku dostrzec wzór skróconego mnożenia. Tutaj w środku mamy x minus 2y do kwadratu. Na takie rzeczy musimy być wyczuleni, musimy umieć odszukiwać te rzeczy w naszych wyrażeniach algebraicznych. I teraz zobaczmy, czyli tak naprawdę to wszystko da się zwinąć do wyrażenia 2x kwadrat, dodać x minus 2y do kwadratu, dodać y kwadrat większe równe od zera. I zobaczmy, każde z tych wyrażeń to jest, składa się, zawiera w sobie kwadrat jakiejś liczby. A my wiemy, że kwadrat jakiejś liczby jest zawsze większe równe od zera. Tu mamy wyrażenie większe równe od zera, tu mamy wyrażenie większe równe od zera i tu mamy wyrażenie większe równe od zera. Suma trzech wyrażeń większych równych od zera jest większa równa od zera, co kończy dowód. No niestety na taki pomysł musimy wpaść samodzielnie. Nie ma na to jakichś tam takich schematów. No, bardzo często właśnie chodzi o znalezienie wzoru skróconego mnożenia, ale to mogą być różne wzory skróconego. Nie będzie to tylko i wyłącznie a minus na przykład b do kwadratu albo a plus b do kwadratu. To musimy już sobie wyrobić trochę intuicji w tej materii.